25-lecie obchodzi Galeria Sztuki Współczesnej Profil, mieszcząca się w Centrum Kultury Zamek. Z tej okazji galeria zaproponowała wystawę zatytułowaną 25 na 25. Jest to dosyć moim zdaniem duża okazja pokazania się czy zaprezentowania społeczeństwu, mieszkańcom miasta Poznania. Kiedy 25 lat temu uruchamialiśmy galerię, nie sądziłem, że aż tak długo wytrzymamy. Jest i smutna strona tego jubileuszu, bo człowiek sobie uświadamia, że ten czas tak szybciutko ucieka. Już 25 lat. Chciałoby się, żeby tego upływu czasu nie było. Na tą okazję zorganizowaliśmy wystawę. Wystawę, która prezentuje pracę 25 artystów, bo tak sobie wymyśliłem, że 25 na 25. Jacy to artyści? No wydawało mi się, że przede wszystkim ci, którzy współpracują z galerią od lat, tych 25, którzy już tu swoje prace pokazywali, a z drugiej strony jest to moim zdaniem czołówka artystyczna środowiska poznańskiego. Myślę, że ich prace są na tyle charakterystyczne, na tyle wiodące, że warto je będzie spokojnie obejrzeć. Jak mówi kierownik galerii Waldemar Idzikowski, początki były trudne. I tylko dzięki przychylności dyrektora, który w tym czasie zarządzał Pałacem Kultury, mogliśmy uzyskać jakby akceptację tego naszego pomysłu. Bardzo dużo pomógł, bardzo dobra z jego strony chęć zaistnienia takiej profesjonalnej galerii w tych strukturach Pałacu Kultury, które były w tym czasie nastawione na amatorski ruch artystyczny. Czyli zajęcia z amatorami, prezentacja prac amatorskich. I stąd wymyśliłem sobie, że jednak wprowadzenie profesjonalizmu w te progi ma jakąś perspektywę i okazało się, że faktycznie był to jakby pierwszy krok do przekształcenia całego Pałacu Kultury w Centrum Kultury Zamek o trochę innym profilu, o dużo wyższym poziomie artystycznym. Jak się zmieniała? No zmieniała się bardzo, ponieważ początki każdej galerii są dość trudne. Artyści już o uznanych nazwiskach mówią: chwileczkę, ja poczekam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jaki będzie profil profilu. No i dopiero z czasem nabierają zaufania. No i dziś, tak jak wtedy ja poszukiwałem artystów, tak dziś artyści proszą i czekają. No powiem szczerze, czekają po 3-4 lata, żeby móc zaistnieć w galerii. No jest to wynikiem również braku tego typu placówek na terenie miasta Poznania. Stosunkowo niewiele jest galerii. Przeliczając to w proporcji na ilość artystów, to jest dramatycznie mało. Przez te 25 lat nie tylko galeria się zmieniała, ale i osoby, które ją odwiedzały. Ludzie, którzy na początku przychodzili do galerii z sympatii, powiedzmy, do nas, galerników, mniej obyci ze sztuką, mniej zainteresowani sztuką, z czasem bywając, coraz bardziej wciągali się, coraz bardziej potrafili zacząć analizować, zacząć swoją wrażliwością odbierać pracę, nawet do tego stopnia, że można było z nimi dość merytorycznie porozmawiać. 7 października o godzinie 18 rozpocznie się wernisaż wystawy, a sama wystawa potrwa do końca miesiąca. Oczywiście obchody 25-lecia to również inne atrakcje. Jutro nie tylko otwarcie wystawy, bo otwarcie wystawy jest jakby jednym z elementów. No przede wszystkim będzie tort urodzinowy, duży tort, także myślę, że każdy, kto jutro przyjdzie, to na ten tort będzie miał okazję się, znowu użyję słowa, załapać. No i mały koncert muzyczny, który będzie takim przywołaniem pewnej historii. Myśmy w tych latach 90. i po 2000 jeszcze współpracowali z Zespołem Szkół Muzycznych, z dyrektorem Wojciechem Michalskim. I na każdym wernisażu był ten element muzyczny, co najmniej muzyczny, czasem bywał innej dyscypliny sztuki.
Od pewnego czasu, no z różnych przyczyn, nie będę analizował, w tej chwili ta współpraca upadła i jutro chcemy właśnie jakby zrobić taki krok do tyłu. Będzie osoba z tego zespołu szkół muzycznych, ze Szkoły Talentów, która da mały występ. Wystawa 25x25 potrwa do końca października. Codziennie, oprócz poniedziałków, w godzinach od 12 do 20. Serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej Profil.